Policjanci z Olsztyna obejrzeli dokładnie Ełcki Stadion. Mundurowi przyjechali po to, by pomóc ełckiej policji w wydaniu opinii na temat bezpieczeństwa na obiekcie. Komendant powiatowy w Ełku uznał bowiem, że stadion miejski nie spełnia wymagań bezpieczeństwa. Na tej podstawie prezydent Ełku nie wyraził zgody na użytkowanie obiektu. W efekcie pierwszy mecz kolejki wiosennej został odwołany. Zarządca obiektu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zastosował się do wskazówek policji. Policja zarzuciła w pierwszej kolejności pozostałości po starych trybunach, czyli gruz, tak zwana w żargonie policyjnym amunicja, ewentualna amunicja dla niesfornych kibiców. To zostało wszystko usunięte. Poprawiono też konstrukcję płotów otaczających boisko i stadion. MOSiR podkreśla, że monitoring działa sprawnie, zaś na czas rozgrywek będą uruchomione dodatkowe kamery monitorujące boisko wielofunkcyjne i garaże. Te działania docenili policjanci. Pod względem technicznym stadion wydaje mi się, że w tym momencie nie sprawia już żadnego zagrożenia dla osób przebywających na danej imprezie. Pozostaje jeszcze kwestia samego zabezpieczenia ze strony organizatora, ale odnosząc się do tego, co dzisiaj widzieliśmy, jeżeli chodzi o stan techniczny, stadion powinien spełnić wymogi jakby uczestnictwa osób, które przyjdą obejrzeć dane mecze. Zgodę na organizację imprez masowych wydaje prezydent miasta w oparciu o decyzję komendanta powiatowego policji. Nieoficjalnie wiadomo, że mecze w Ełku będą mogły być rozgrywane. Nie wyobrażam sobie również takiej sytuacji, żeby poszła jakaś fama, że stadion w Ełku jest niebezpieczny. Chciałbym tutaj, żeby przychodziły całe rodziny. Ja osobiście wybieram się na najbliższy mecz, bo nie dopuszczam do siebie innej możliwości niż pozytywna opinia. I na pewno na ten mecz wybieram się ze swoją córką. Zapraszam całe rodziny. Kibice są zaniepokojeni groźbą zamknięcia stadionu. Mieszkańca tego miasta mnie to boli właśnie. Brak miejsca do rozgrywek mógłby zaś skutkować konsekwencjami dla klubów sportowych. Jeżeli nie będzie dopuszczone do naszych rozgrywek, to po pierwsze mamy walkovery. Odejmuje nam 3 punkty, zabierają, to jest raz, a po drugie płacimy dużą karę finansową, około 2000 zł do Warmińsko Mazurskiego Związku Piłki Nożnej i pokrywamy koszty przyjazdu sędziów i drużyny przeciwnej. Takie są restrykcje finansowe. Już nie mówiąc o punktach, które nam zabierają. W sytuacji, gdy walczy się o awans z Ligi Okręgowej do 4, nie wróży to nic dobrego. Mecze będą się jednak rozgrywać, a całe zamieszanie ma mieć dobry finał – modernizację stadionu.